Panie Marszałku, Wysoka Izbo, panowie i panie, panie ministr, pa, panowie i panie ministrowie. Nie będę tutaj rzeczywiście poruszała już kwestii tego, czym ideologicznie jest pakiet klimatyczno-energetyczny, ale powiedzmy sobie szczerze, że pakiet klimatyczno-energetyczny to są po prostu ogromne pieniądze. I żeby było jasne, nie pieniądze dla przeciętnego obywatela, bo on za nasze abstrakcyjne wyobrażenia ciężko zapłaci w Polsce za 2-3 lata. I to nie jest tak, że nie ma klimatu w Polsce do tego, żeby, czy w Europie, żeby dyskutować o renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, bo wiemy, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, wiemy, co się dzieje w parlamentach narodowych i jak reagują ministrowie finansów na kolejne pomysły związane z pakietem klimatyczno-energetycznym. To oni są w tej chwili pierwszymi wrogami pakietu klimatyczno-energetycznego i żeby było jasne, w całej Unii Europejskiej. Więc jest klimat, jest miejsce na dyskusję o renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego, bo też i te czasy, i badania, nie w Polsce, żeby było jasne, pokazują, ile on kosztuje i jaki ma wpływ na życie przeciętnego obywatela. Natomiast sporo moglibyśmy zrobić sobie w kraju. Niestety mam wrażenie, że nie robimy właściwie nic. Zacznę od chaosu legislacyjnego. Tak naprawdę dopiero powstaje departament w Ministerstwie Gospodarki, który będzie zajmował się energią odnawialną. Ale nikt na przykład tej energii odnawialnej nie widzi w całości. Idzie bezmyślny krajowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bezmyślny, napisany na poziomie podręcznika z gimnazjum, gdzie pakietu klimatyczno-energetycznego i jakby usytuowania pakietu klimatyczno-energetycznego nie ma. Idzie prawo budowlane, gdzie pakietu klimatyczno-energetycznego nie ma. Oczywiście posługuje się kolokwializmami, między innymi energii odnawialnej. Wiedza w ministerstwach, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczno-energetyczny, o sposób jego realizowania, jest na poziomie absolutnej powierzchowności. Tam też jest potrzebna edukacja. Wśród wojewodów, wśród regionalnych izb obrachunkowych, sądów najprzeróżniejszych, które wydają absurdalne decyzje. I oczywiście, proszę Państwa, to co najbardziej niepokojące, ogromny lobbying, uwaga, w ministerstwach. Tylko Donaldowi Tuskowi jestem w stanie podać co najmniej kilka nazwisk, które pracują na rzecz lobbystów związanych z energią odnawialną, przede wszystkim energią wiatrową. Dziękuję.